Najważniejszą zasadą, która powinna Tobie towarzyszyć zawsze i wszędzie, jest wewnętrzne zobowiązanie, że bierzesz pełną odpowiedzialność za swoje życie, za każdy swój wybór, za każdą podjętą bądź niepodjętą decyzję, za każde działanie i jego brak oraz za wszystko to, czego doświadczasz. Tylko w ten sposób poznasz prawdziwą drogę swojego życia. Obojętnie, czy jesteś na początku swojej drogi rozwoju, czy też już masz za sobą osobiste sukcesy, ciągła wiedza, jaką zdobywasz, jest dla Ciebie ogromnym skarbem. Cały czas się zmieniasz i wciąż odkrywasz siebie na nowo. Już nie jesteś tą samą osobą, którą byłeś rok, miesiąc, a nawet tydzień temu. Nic nie jest stałe. Wszystko jest w ciągłym ruchu, zmienia się, wibruje. To, skąd czerpiesz nauki i w jaki sposób z nich korzystasz i czy w ogóle z nich korzystasz, to jest Twoja decyzja, Twój wewnętrzny wybór. Gdy w jakikolwiek sposób inwestujesz w siebie, czy to biorąc udział w warsztatach, szkoleniach, czy też indywidualnych sesjach, pamiętaj o kilku ważnych rzeczach. Ucz swoją podświadomość, że wydając pieniądze robisz to dla siebie, że podążasz właśnie tą drogą, aby siebie udoskonalać. Nie inwestuj w siebie, w swój rozwój z nastawieniem, że ktoś wykona całą pracę za ciebie, że ktoś uzdrowi twoje problemy, że ktoś naprawi twoje życie. To jest iluzja, to są oczekiwania, to jest ucieczka od odpowiedzialności za samego siebie i za swoje życie. Takie podejście do niczego nie prowadzi i niczego nie zmieni w twoim życiu. Korzystaj z porad jak z drogowskazów. Przyjmij, że osoby, które pojawiły się w Twoim życiu w rolach nauczycieli, dają Tobie wskazówki, jaką drogą masz, ale nie musisz podążać. Otrzymujesz nowe informacje, które nadają kierunek, którędy iść. To, jaką podejmiesz decyzję, czy wybierzesz jedną z dróg, czy nie wykonasz żadnego ruchu, zależy wyłącznie od Ciebie. Masz wolną wolę. Pamiętaj, że bez względu, co zdecydujesz, to Twój wybór.